Miałam taki pomysł, żeby po prostu wyjść. W ogóle lubię, jak śpiewają do tego i zawsze. A Marylka była taką, no, była i jest moją serdeczną koleżanką. I widziałam, że miała taki troszeczkę po śmierci męża dołek i po prostu chciałam ją wyciągnąć, żeby wyszła do ludzi, bo się zamknęła w sobie, tak jej było to ciężko. No tak ją namówiłam i tak zostaliśmy do dnia dzisiejszego. No, już 15 lat. Na początki naszego zespołu, jeśli chodzi o ilość osób, to były dosyć duże, 18 osób, prawo, jeśli dobrze pamiętam. Ale później się wykruszały, bo tam małe dzieci, tam nie ma czym przyjechać, musi ją ktoś wozić. Zawsze jakieś tam powody się znalazły. Do tej pory są takie powody u niektórych osób. Ale zostało nas 13. I ta 13 to dosyć długo wytrwała. No i niestety kolej losu taka, że nie żyjemy wiecznie. I wykruszyły się już w ten sposób 4 panie. No. Pani Jadzia Żółkowska, później Zosia Żółkowska, potem Ela Osak, no i teraz Kresia Wilcze. Jedno tylko imię mamy, ale babki, tak się pięknie nazywamy, ale babki. A nazwa? A Władzia Wilcze kiedyś powiedziała, ale z nas babki i zostało ale babki. No a potem nam się znudziła nasza nazwa, ale babki. Mówimy, oj tak, no, ale babki, zmienimy nazwę. Wymyślałyśmy, ale nic nie wymyślałyśmy, ale ksiądz Pączek był na jakimś tam, nie wiem, na czymś, bo i mówimy, że chcemy zmienić nazwę. Co? Nie zgadzam się, mówi, tak mi się podoba ta nazwa, nie zostanie. No i zostało. Ksiądz nas przekonał, że mamy zostać. Że ten nasz zespół nie został powołany jako chór do występowania, czy jakiś zespół ludowy. To był po prostu po to, żeby kobiety na wsi nie nudziły się w domu i mogły wyjść do ludzi. Żeby się spotykały, kawkę czasami razem wypiły. Tak jakby początek seniorów jakichś, nie? A to się przekształciło dzięki temu regionalnemu związkowi kółek rolniczych w taki zespół, bo oni nas rzucili na świat, można jakąś pogodę. Była tu uroczystość ilusilecie kół gospodyń. Przyjechały władze z Torunia, z Regionalnego Związku Kółek Rolników i Organizacji Rolniczych i no, siedzieli tu na sali tłum ludzi, a my i nasze dzieciaki występujemy. A oni oczy zrobili, to wy tu macie takie zespoły, a my nic o tym nie wiemy. No i zaczęli nas angażować. I do Przysieka, i do Gorubia, i no, gdzie się dało, i do Torunia, i do Urzędu Marszałkowskiego, na dworze Artusa występowaliśmy. No mnóstwo. Przysiek też. Do Gorubia, do Brzynia na przegląd zespołów ludowych. Jeździmy do Piżmy, do Brawiny jeździmy. Tam nas zapraszają co roku i bardzo się dobrze czujemy. Jeden raz w roku, nie raz, dwa razy w roku jeździmy. Historią naszego zespołu przeplatała rozmaitość strojów, w których występowałyśmy. Wtedy była każda w innej spódnicy, w innej biustce, a ludzie się tak dziwili siedzący na sali. Dlaczego my się nie ubrałyśmy w jednakowe stroje, tylko każda w innych ciuchach przyszła na ten pokaz. Drugi strój to były różne spódnice, ale już jednakowe białe bluzeczki. Po tych właśnie szkolnych strojach wymyśliłyśmy strój letni, różnokolorowy. I strój na chłodniejsze dni. Następny strój pewnej wiosny
No już tak nam się znudziły te stroje. No i coś tam Krysia Wilczek mówi, a słuchajcie, taki fajny materiał jest, jaśniutki, poszyjemy sobie spódnicę. No i do tego jeszcze chusty sobie uszyłyśmy i to był strój letni. A nam brakowało wtedy ciągle bluzek i korali. Jakiś ładnych jednakowski. Starałyśmy się dojrzeć promyki słońca tam, gdzie ich nie było, nawet w ciemnościach. No i co, znaleźli się kolejni sponsorzy i kupiłyśmy sobie i bluzeczki, i kafty na bluzeczkach, i korale, tak. Potem za jakiś czas drugi sznur i trzeci sznur, także mamy po trzy. A Jadzia przyniosła nam kiedyś też korale zdobyczne i to był trzeci sznur. Magojki powstały po dwóch latach. Jak to było? Ja miałam klasę szóstą, czwartej, piąta jest, nie? Piąta, w szkole jeszcze pracowałam. Klasa piąta i miałam muzykalną klasę. Dwie te klasy muzykalne. Sebastian teraz, on pierwszy, on był tym pierwszym życzeniem. No i z nimi założyłam to kółko. A i nazwa. I kiedyś właśnie przed wyjazdem do Gołębia Dobrzynia ten pan mówi, ale musi mi pani podać nazwę tego zespołu dziecięcego. Nie ma jeszcze ten zespół nazwy, nawet się nie rozmawialiśmy. No ale, a pani powie, jak się pani nazywa? Maria Wojciechowska. No to już mamy, jak pasuje, Marwoj. No i dostałem Marwojki. Mówi, to ja tak piszę, no niech pan wpisze i tak do dziś dnia jest. On wymyślił tę nazwę, od mojego nazwiska imienia. A dzieciom stroje krakowskie, przecież ile to pani, ile my siedziałyśmy nocy, haftowałyśmy. Pani Kluska. Serdaczki. Tak, serdaczki. To wszystko jest przez nas zrobione. Szyła Marzena Kluska, a no pani chętne haftowały. Nawet nie od nas pani. Tylko Wirka Kluska to chyba ze cztery serdaczki, te wszystkie z motylami to ona haftowała. Dwa brązowe, czarne i jeszcze jakieś tam. Ja jeden wyhaftowałam, Franka, żona Krystopolska, jak haftowała pięknie też. No te wtorki to się nie zmieniło od samego początku. Zawsze we wtorki od 14 do 16. Przedtem było od 15 chyba, tak? Później, ale zimową porą robiło się ciemno, trzecia, czwarta godzina, to już przesunęliśmy na 14 i od 14 do 16 dwie godziny. Koleżanki mnie wciągnęły. Osakowa i Żółkowska. No i tak zostałam. Ja jestem od początku, jak tylko się zaczęło i z przyjemnością chodzę. Zawsze się spotykamy, śpiewamy. Jeszcze z Krysią Drapieską, koleżanką, już nie opuszczamy ani jednego zajęcia. No jestem od początku też w tym zespole. To już musi przeszło. No, czekam za wtorkiem, żeby i wyjść z tego domu. No bo tak siedzieć samemu to też nie jest ciężko. I tego, no, trochę przerwy było, ale to budewo wszystko. No i chodzę dalej. A ja to mam problem z moim mężem. Bo przychodzi wtorek, on mówi, gdzie ty się znowu wybierasz? Ja mówię, że na próbę. Ale babki, nie? No mówi, no byś już przestała, no po co ci, już tyle lat masz i po co ci? Ja mówię, słuchaj, przyjeżdża koleżanka, zabierają mnie, przywiozą mnie, no to dlaczego nie mam korzystać z takiej okazji? No a tu właśnie uczymy się, mamy już tu ponad 400 piosenek, przepiękne są, uczymy się, wyjeżdżamy. No i z tego korzystamy. Przyszłam tu z domu, bo miałam chorego męża, więc Marylka i Krysia zaczęły mnie namawiać, żebym specjalnie mówię, ale no ale... Tak, bo siedzi za mną w kościele i pięknie śpiewa. I no, i też chodziłam w kratkę, bo nie chodziłam na każdy jeden, bo nie mogłam też, jak mąż nieraz się źle czuł, to nie chodziłam, ale jak to było. Także a teraz to już... Staram się systematycznie. Teraz mamy już znowu dwóch panów i ja mogę odsapnąć, bo tak musiałam myśleć i o tym, o wszystkim, nie? I jeszcze prowadzić samochód. No a teraz już nie muszę, bo mam koleżankę, której mąż chętnie z nami jeździ i kolega tej koleżanki też chętnie z nami jeździ. Także już mamy dwóch panów do włożenia.
A ja siedziałam za Marylką i ona usłyszała mój głos i mówi: Ewo, ty musisz do nas przyjść. I ja mówię: nie, ja się wstydzę, jestem z innej parafii, to tak nie bardzo będzie mi pasować. Mówi: musisz nas wesprzeć, bo nas tylko pięć jest, a tak było, że trzy koleżanki były w żałobie. No to mówię: no dobra, już mi tak prosi, to przyjdę. No dobra, przyszłam. Potem zaczęły przychodzić, już na jesień zaczęły przychodzić koleżanki, bo ja się w żadnym wypadku, ty zostaniesz z nami. I tak zostało. Ósmy rok idzie. No i zadowolone. No ja powiem szczerze, że miałam jakieś straszne opory. A ponieważ w Marwejkami są również moje wnuczki, no więc po długich przekonywaniach w końcu no, użyła podstępu. Ale pozytywnie to odbieram oczywiście na dzień dzisiejszy. No dała tekst mojej wnuczko, napisała Maryla i nauczy się śpiewać. Panie z wnuczki przychodzą. Babciu dostała się, mówi o pani Wojciechowskiej, teksty ma się nauczyć i przyjść na próbę. No więc stwierdziłam, że już jak tak daleko zaszło, to chyba nie mogę odmówić. No i przyszłam, to było i tak dawno temu. Ale czuję się z nimi wspaniale, naprawdę fajna, zadana grupa. Spotykamy się. No i naprawdę nie żałuję, żałowałabym, gdybym jednak się w dalszym ciągu opierała. Zapraszamy wszystkie chętne panie i już panów także, bo mamy śpiewającego jednego, to może więcej panów do niego dołączy, gdyż samotnie tak nie bardzo jednemu no, jest śpiewać panu i wkrępuje się troszkę. Także zapraszamy chętne panie do nas do śpiewania. Jest fajnie, przyjemnie, kawkę wypijemy, pośmiejemy się, potańczymy, gimnastykę nawet robimy w przerwach między śpiewaniem, żeby nam plecy nie zesztywniały i kolana, i bioderka. Także wszystkie razem. Zapraszamy!